Jejka, właśnie jadę do EPC, będę ruszała. Także widzimy się pewnie już z większością dziewczyn w EPC. I co? Zaczynamy vloga, let's go! Z humorkiem jadę, także lecimy! Dreamhack jest nasz, let's go! O, biceps, biceps is always with you guys. No i jesteśmy na miejscu, let's go! Już każda dotarła na bootcamp. Teraz wam pokażę nasze stanowiska, także lecimy, wchodzimy tutaj. Tu siedzi Danu, to jest moja miejscóweczka. Powiedz Danu, hi. Hi! Lina, co powiesz? Ja mam prawo. Dzień dobry, witam serdecznie. Ustawiam właśnie celownik. Jaki celownik ustawiasz? Pokaż. Taki, proszę bardzo. O, robi wrażenie. Konia, dawaj, klikaj te włosy. Siemalu! Pokaż skilla, pokaż skilla. Jakiś czarny pasek jest, o teraz oddam. Jaki czarny pasek? Patrzcie, ej, ocencie seta mojego. Gówno, 2 na 10. Ale proszę się... Wrażenie. Robi wrażenie, nie? Które wrażenie? Pokaż jej sta lepiej. No, to będzie kurwa... No. Miku, jak tam się podoba sprzęcik twój nowy? Super. Ale jakieś paski nie są. Jakie paski? No to was... Adrian, przywitaj się też, nasz nowy coach. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Brygada idzie coś dobrego zjeść. Let's go. Będzie jedzone, jesteśmy już w komplecie, także lecimy. Tak się prezentuje góra EPC. Jest bilardik, Danutka. Mecyk, mecyk, leci. Powtórka finału. Tutaj Wiktoria. SL Pro League? A, myślałam, że spoko. Myślałam, że to fajno, fajno, fajno. A tutaj sobie biedonka. To nie, Imo, lepiej po jeden na jeden grać. I czemu ten stół jest taki krzywy? Kto go rozwalił? Wybrałem. Tak. Dobra, stara. Gramy na rzecz biedonego i tyle. To good luck. Ale tutaj zabawy są zajebiste. Angela, nagraj jak zrobimy więcej niż... Tutaj plebs się bawi, a tutaj kurwa szefowe się to. Jak już ubijasz, to najpierw chyba tak, no? Ogólnie lepiej tak, nie? Tak się jak ścinasz, ale to ciężej. Ja jakoś tak, kurwa. To jest taki najbardziej profesjonalny chwyt. Chyba, że jesteś Chińczykiem, to się tak trzyma. Ja jestem przyjebana. Dzień trzeci bootcampu dobiega końca. Dobra, co ty Danu grasz? City Skyline. Trzeba się odstresować. Oczywiście, że tak. Obuduje się swoje własne miasto. Wczoraj trenowałyśmy od 11 do północy. Po północy nawet. Dzisiaj od 11 do 21. I tutaj chill wjechał. Gramy sobie w nogierkę. Ja tu już kompa wyłączonego, nie chcę mi się patrzeć na grę. Na ten moment, na dzień dzisiejszy, wczoraj. Do godziny drugiej w nocy grałam, bodajże pierwszej 30 deathmatcha. I dzisiaj już mi się nie chce indywidualki robić. Jutro zrobię indywidualkę. Tutaj Lina, Liny nie ma, Hani nie ma. Biko, co powiesz? Co robisz w wolnej chwili? Opowiedz. Mam popusiu. Popusiu, mówisz? Kozak? Panie trenerze, co pan robi? Oglądam moją poprzednią drużynę. SEA? Mhm, chyba tak. To jest Advance, nie? Nie, main. Przepraszam. Jaki bilans teraz w ogóle mają? Nie wiem, w sumie 6-4, coś takiego. Okej. Okay. To tak spoko. No. No i elegancko. Także trzeci dzień bootcampu, można powiedzieć, że zakończony. Widzimy się jutro, moi drodzy. Hej, dzień piąty bootcampu i kwalifikacje do Dreamhacka Valencia. Myślę, że przygotowałyśmy się dobrze. Adrian zrobił robotę. Każda w 100% się poświęcała i ćwiczyła, trenowała. Długo siedziałyśmy na serwerze.
indywidualka też była grana, także jestem bardzo dobrze nastawiona. Lecimy teraz, jesteśmy dosłownie 20 minut przed kwalami, jest 15:40, sobota, o 16:00 gramy, także lecimy z tym. Let's go Navi! Idziemy teraz do pokoju, tam gdzie dziewczyny siedzą i się rozgrzewają. Dano, jak jesteś nastawiona? Będzie super. Elegancko. Tutaj Lina się rozgrzewa, Hanka się rozgrzewa. Jak nastawienie, Haniu? No bardzo dobra. No i dobra. Takie ma być, Żółwik. Wiku, jakie jest nastawienie twoje? Żółwik. Trener, jak twoje nastawienie? No git, no. Elegancko, Żółwik. Wygrywamy. Jeszcze Lina. Proszę tutaj nastawienie swoje powiedzieć. Nastawienie. Super, zajebiście. Żółwik. Wygrywamy. Żółwik. Żółwik. Żółwik, obaż na mój ołtarzyk. Ale śliczne zdjęcia. Widzimy się, moi drodzy, później. Nagram wam jakiś urywek z meczu. Jakoś to ogarnę i wam coś nagram, także widzimy się później. Strzała. Chillujemy sobie przed meczem. Już w sumie 2 godziny, no niecałe. Jest 17:33. Jeszcze nie grałyśmy, no bo miałyśmy wolny los. Czekamy na przeciwniczki. Prawdopodobnie Polki przegrają 2-0 na te przeciwniczki, na które będziemy grać. W ogóle grałyśmy na nie wczoraj praka, na te dziewczyny, na które dzisiaj gramy. Zaraz w sumie, prawdopodobnie. I wygrałyśmy na nie 21-9, bodajże na Mirage'u. Także jesteśmy dobrze nastawione. Lecimy z tym. Do zera. Tak sobie chillujemy przed meczem, bo w pokoju jest strasznie nam u nas, tam gdzie gramy, duszno. I musieliśmy po prostu pójść gdzieś stamtąd, bo... No to, nie, to siedziałam w tym pokoju, graliśmy teraz praka. Siedziałam w tym pokoju, nie wiem, z godzinę, tak mi się wydaje. Ponad. I szczerze, no półtorej. I mnie tak głowa zaczęła boleć przez to, że jest duszno, że teraz jak wychodzę, o Jezu, jakie fajne powietrze. Szkoda, że deszcz pada, ale jest poddychać. Teraz joga. Oj tak, oddaję. Oddaję powietrze świeże, nie? Pecik palony. Nie palcie. Nie palcie, ja paliłam i nie polecam. I rzuciłam, jest mi dobrze. Dobra, moi drodzy, widzimy się prawdopodobnie po pierwszym meczu. Nagram wam jakiś urywek z meczu. Dzisiaj gramy tylko jedną BO trójkę. Jeżeli wygramy, to jutro gramy kolejną BO trójkę. Jeżeli przegramy, no to odpadamy oczywiście. Ale nie bierzemy pod uwagę przegranej. Lecimy tylko zwycięstwo! Let's go Navi! Woohoo! Let's go Navi! Tu, 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 tu. Let's go Navi! Żółwik. Jeszcze Danucie muszę żółwika dać. Najbliżej, a najdalej. Żółwik kamerzysta. Lecimy. Mamy to. Pierwszy mecz wygrany. Jutro kolejne mecze. 2-0 wygraliśmy. Zajebiście. Teraz czas oddać Ligę Mistrzów, bo jest 21:15. I teraz Liga Mistrzów. I od razu śmieszek jest na budce. Jedziemy. Jutro trzeba być jeszcze lepszymi. Jeszcze lepiej musimy jutro zagrać. Let's go Navi! Dzień 6 bootcampu. Gramy zaraz mecz na Kopenhagen. Jest godzina, dokładnie wam powiem, 15:59. Za minutę w teorii zaczynamy banowanie. Jesteśmy dobrze nastawione. Tylko zwycięstwo tutaj. Lina idzie. Co powiesz przed meczem? Dzień dobry. Super nastawienie. No wygrywamy. No i takie ma być nastawienie. Ja tak samo nastawiona, myślę, że dziewczyny podobnie. Tak jak i coach. Więc tak, tutaj już dziewczyny na serwerze są. Grał nawet na byłą swoją teammate'kę Jenkon, także myślę, że to będzie dobry meczyk. I co, no mam nadzieję, że usłyszymy się później z równie dobrymi humorami. Kurwa, brawo! Udało się wygrać. 2-0. Nie, 2-1 na Copenhagen Flames. Mamy to. I teraz będziemy grać na zwycięzcę Entropic Orgles. Nie wiem, jaki tam wynik jest. Pewnie zaraz obczajimy. Jak? Ale 1-1 w mapach?
tak. Okej, czyli tam jest trzecia mapa. Czekamy na Entropy Club Orgles. Będziemy grać na któryś z tych teamów o wyjście na Dreamhacka do Walencji. Let's go! Mamy to! Mamy Dreamhacka w Walencji! Let's go! Niesamowite. Nie wiem co powiedzieć. To jest zupełnie największy marzeń. Hejka. Dzisiaj dzień 7 bootcampu. Mamy Media Day Navi, Javelins. I co? Trochę nas tutaj kosmetyczki podrasowały, że tak to ujmę. Czekam na swoją kolej do nagrywek. Zbieramy materiał na kanał YouTube Navi Javelins. No i co? Dostałyście się na Dreamhacka! Let's go! Bardzo się cieszę z tego powodu. Spełnienie marzeń w sumie takich, w sumie moich CS-owych największych. No i dzisiaj tak naprawdę ostatni dzień bootcampu. Jutro 11:00 doba hotelowa nam się kończy. Będzie koniec bootcampiku, ale fajnie było. Mega czas spędzony z drużynką. Potrenowałyśmy trochę. Wygrałyśmy kwalifikacje, także bootcamp udany. Be like. Potem wrócę jeszcze do was tutaj, moi drodzy. I coś dla was nagram. See you. Piknik na zakończenie bootcampu. Tutaj piękne truskaweczki. Tutaj mój teamek większy, gadający o CS-ie. Dzień dobry. Co chcecie powiedzieć na zakończenie vloga? Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy kwalifikacje i ja to tyle. I tutaj pijemy sobie już. Soczek. Soczek, oczywiście. Tak. Fajnie, że się udało, nie? Że wygraliśmy to. Tyle dwa klasy. Tyle. Fajnie. Fajnie było w ogóle. Ci więcej? Tak. Bardzo fajna wychodzi, bo jedziemy na drugi chyba do Walencji. Fajnie spędzony czas. Zajebiście. No. No. Prawda. Takie mądre teraz jesteśmy. Co powiecie do kamery na zakończenie bootcampa? Wiktoria, jak twoje emocje? Weź może bardziej... Weź może idź w ogóle tam. No. Dzień dobry. Nie musisz tak jak w szkole. Jestem Wicu. Ale chodzi mi... No, co, jedno słowo na zakończenie bootcampu, podsumuj to. Nie stresuj się. Luźno. Jak twoje odczucia? No i dzień dobry, ja jestem Wicu. Co miał autor na myśli? No gicie skór. Co jest? Danu, co powiesz na zakończenie bootcampu? Było fajnie. Cieszę się, że się dogadujemy i fajnie poznać wszystkich od podszewki. Ale to nie wiem. To jest to. No, a więc tak, my tu sobie miło spędzamy czas, trochę dziwnie kamera wibruje takie światło, ale niestety nic na to nie poradzę. Ja powiem od kilka słów od siebie. Było super, dostaliście na Dreamhacka, zajebiście. Było najlepiej jak mogło być, nie dało się lepiej spędzić tego czasu. No, dokładnie, Hania, prawda? Tak, zgadzam się w 100%. No i fajnie, czułko. Buziaki. Oczywiście zostawcie suba, lajka i komentarz. Dokładnie, komentarz i dzwoneczek. No tak, pyk. Dzwoneczek. Pyk. A komentarz dostawcie tego typu, czy wam się podobają takie vlogi i chcą dalej robić taki content. Czułko.